53. I pytanie znacznie dłużej od tego. Pan pełni funkcję starosty miejskiego? Tak. Czy starosta gminy powiat założył fundację na rzecz ziemi miejskiej? Tak. Co było celem tej fundacji? Celem fundacji było objęcie zobowiązań po likwidowaniu szpitalu ZPZ z gminy. Szpital nie został zlikwidowany? Został zlikwidowany jako ZOS. Powołana została spółka publiczna, Miejskie Centrum Medyczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można tu równie dobrze mówić o przekształceniu poprzez likwidację. Czy fundacja założyła spółkę Ziemia Gliwicka? Tak, w 2013 roku została założona spółka. Co było celem założenia spółki? Spółka zasadniczo miała odciążyć fundację od działalności gospodarczej, rynkowej, pozostawiając samej fundacji działalność o charakterze pożytku publicznego. Co było majątkiem spółki, pan wie? Wydaje mi się, że spółka nie posiadała środków trwałych, były to środki nietrwałe, a w swojej historii mogła wejść w posiadanie wyposażenia kuchni, która pracowała na rzecz szpitala, ale tego sobie nie jestem pewien. Mówię, że tak mogło być. Rozumiem. Czy ktokolwiek robił analizę rentowności kontraktu do szpitala? Mogły to robić organy spółki. Robił to z pewnością sam szpital, dla którego zgromadzeniem wspólników był zarząd powiatu, na czele którego stał starosta. I wtedy z punktu widzenia szpitala na pewno był kontrakt korzystny, także ze względu na to, że znacznie poprawiła się jakość posiłków serwowanych pacjentom. Ale czy ten kontrakt, tak jak pan mówi, korzystny dla szpitala, był korzystny dla spółki? Wysoki Sądzie, zgromadzeniem wspólników dla spółki był zarząd fundacji, nie zarząd powiatu, więc nie wiem, ja jako starosta nie miałem takiej wiedzy, nie miałem takiej informacji. Czy wie pan w ogóle, jakiego rodzaju kontrakty spółka miała zawarte? Wiem, że wiodącym był kontrakt na żywienie pacjentów w MCM-ie i przez pewien czas żywienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sułowie. I być może prowadzenie infrastruktury nad świeżo wybudowanym zalewem w Miliczu w
czyli obiekt restauracyjny. Z tego co pamiętam, były to trzy główne, choć mogły być też mniejsze. Czy miał Pan wiedzę na temat sytuacji finansowej spółki? W sądzie, ja byłem starostą do grudnia 2014 roku. Z tego co pamiętam, nie było wyniku za rok. W tym czasie nie mogło być jeszcze wyniku za rok obrotowy, bo spółka powstała chyba jesienią 2013 roku. Więc jako starosta, jako przewodniczący zarządu powiatu nie mogłem mieć takiej informacji. Czy był Pan przy jakichkolwiek rozmowach dotyczących kwestii ogłoszenia upadłości tej spółki? W czasie, kiedy pracowałem w powiecie, nie było takiego tematu, nie było takiego problemu, dlatego że wstępnie przygotowywaliśmy się do hipotetycznie do możliwego objęcia udziałów przez NCM, przez szpital w spółce. Była też mowa o przyjęciu zmienia powiatowego kuchni położonej w Kraśnicach i wprowadzenie jej do aportem kapitał zakładowy spółki. Więc do grudnia 2014 roku w sądzie nie było według mnie żadnych przesłanek, żadnych powodów, żeby w ogóle ten problem stawiać. Miałem także informacje z kancelarii, która obsługiwała spółkę, że sytuacja jest pod kontrolą i jeśli te dwa utrzymają się dwa kontrakty na żywienie w depresie i na żywienie w szpitalu, to spółka będzie sobie radziła. A widział Pan jakikolwiek kosztorys, mieli finansowy? Skąd to przekonanie, że spółka mogłaby sobie poradzić? Pierwsze wyniki zobaczyłem po sprawozdaniu finansowym, ale to była prawdopodobnie połowa roku 2015. Nie miałem już w tej sytuacji żadnego wpływu ani na fundację, ani na spółkę. Natomiast z tego co pamiętam, kontrakt na żywienie, bo to był w tym czasie najważniejszy, był określany jako zadowalający, jako korzystny. Nie pamiętam szczegółów, nie chcę wchodzić, jaka była cena jednostkowa, jakie było porównanie. Powiedziałem o tym, co pamiętam, że na pewno podniosła się jakość posiłku i to jest. Co Pan się odniósł do tezy oskarżyciela, że tak naprawdę od początku zachodziły przesłanki do upadłości tej spółki? Nie sądzę, żeby to twierdzenie polegało na prawdzie, dlatego że o wartości, o płynności finansowej tej spółki decydowały przede wszystkim nie składniki majątkowe, bo ona zbyt dużych nie miała, ale wartość utworzonych, podpisanych i zawartych kontraktów. Myślę, że gdyby nie doszło do zaprzestania, w pewnym momencie spółka przestała żywić DPS, dużą jednostkę, 200 pensjonariuszy, pełne wyżywienie. I to była pierwsza przesłanka, to był pierwszy powód pogorszenia sytuacji finansowej. Natomiast prowadzenie restauracji, no zalewem prowadzenie tego obiektu rekreacyjnego, kontrakt w szpitalu, kontrakt w DPS-ie dawał podstawy do funkcjonowania spółki w formule publicznej, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest
spółka porównywalna z każdą inną spółką rynkową. Ona miała także zadania publiczne do wykonania, bo taki był cel jej zgromadzenia wspólników. Czy zna Pan wynik spółki za 2013, 2014, 2015? Nie znam. Czy wiedział Pan, jaka jest struktura zadłużenia tej spółki, na ile datują się przeterminowane, niespłacone zobowiązania? Nie miałem takich informacji. Czy miał Pan wiedzę, jak wygląda relacja rzeczywistych przychodów i kosztów obsługi tej spółki? Obsługi? Tak, no spółka ma oczywiście jakieś koszty, prawda, związane z funkcjonowaniem. Jak wygląda relacja między przychodami rzeczywistymi i rzeczywistymi kosztami tej spółki? W tym roku, w którym pracowałem w powiecie, opierając się na kancelarii, która też prowadziła obsługę finansową przez spółki, one się równoważyły z informacji, które wówczas pozyskałem. W takim razie, na którą tą działalność wyjęto z działalności szpitala? Nie wyjęto jest sobie działalność. No, rozumiem, że czemu szpital sam nie robi sobie tych posiłków? Szpital nie jest przygotowany do dzisiaj do przygotowania posiłków, dlatego że zaprojektowana kuchnia w szpitalu ma absolutnie archaiczny model, tak zwany model pracowy, bardzo energochłonny i kosztotwórczy i szpital do dzisiaj nie jest samodzielny w tym zakresie. Więc od początku byliśmy zmuszeni organizować formuła outsourcingu, żywienie poza szpitalem. Szpital długo tego nie będzie robił, śmiałem twierdzić, że nigdy nie będzie sam przygotowywał posiłków. Poza tym ja uważam, że szpital jest otoczenia, a nie od... Tak, się zapytam, czy to tą kuchnię przejęła spółka? Nie. Kuchnię w Krośnicach przy dawnym szpitalu neuropsychiatrii. Nie, to nie tak. Czy ta kuchnia w Krośnicach była w lepszym stanie? Tak, ona była czynną i ona obsługiwała na bieżąco szpital neuropsychiatrii przez wiele lat. Ta w Mielicy nigdy nie funkcjonowała, ona nigdy nie rozpoczęła swojej działalności. Budowa szpitala w Mielicy ruszyła w 1982 roku, w 2009 została zakończona, ale bez segmentu żywienia, dlatego że on był po prostu źle zaprojektowany. Dzisiaj jego przeprojektowanie i wykonanie wymaga ogromnych nakładów. Kiedy spółka straciła kontrakt na DPS? Jesienią 2014 roku, o ile dobrze pamiętam. Czy spółka zajmowała się sprzedażą ciepła? Proszę? Czy spółka zajmowała się sprzedażą ciepła? Ach tak, tak, dlatego że w tym mieniu po szpitalu neuropsychiatrii w Krośnicach znajdowała się także kotłownia i... Mogła to robić fundacja, mogła to robić spółka. Dzisiaj nie bardzo pamiętam. Mogła prowadzić sprzedaż ciepła, dlatego że miała w użyczeniu lub dzierżawie mienie po zlikwidowanym szpitalu neuropsychiatrii i to była, i tam też była kotłownia gazowa, ale mogła to też robić fundacja. Tego nie pamiętam w sensie, czy to była spółka, czy fundacja. Czy kiedykolwiek rozmawiał Pan w takim świecie z Panem Michałem Wojgiem na temat sytuacji finansowej spółki?
kiedy przestałem być starostą, a on przestał pełnić funkcję prezesa fundacji. Rozmawialiśmy o sytuacji fundacji i spółki, jej przyszłości. Pamiętam, że padały tam wtedy sformułowania takie, że brak kontaktu w DPS-ie, brak wspomagania, na jakie też fundacja liczyła, powołana przez powiat, czy ufundowana przez powiat, rodzi jakieś problemy. Wtedy uznawaliśmy, że mają charakter przejściowy. Ale to już było po 2015-2016. Tak, jedno pytanko, tą informację o równoważeniu się przychodów i kosztów, tak, funkcjonowania tak. spółki dostał Pan z kancelarii obsługującej spółkę w jakiej formie? To jest ustne, raport, opinia? Nie. W sensie ja nie otrzymywałem raportów dotyczących spółki, dlatego że nie byłem organem dla tej spółki. Tam zgromadzeniem wspólników była fundacja, ale oczywiście pewna pośrednia zależność istniała, więc interesowałem się tym. Też powiedzieć, że cały proces powołania fundacji, a potem spółki, był dla powiatu ważny, bo on decydował o tym, czy szpital tak naprawdę wejdzie w program naprawczy, czy nie. Nie byliśmy w stanie wziąć do budżetu powiatu zobowiązania szpitala, bo zrujnowało budżet. Cały ten proces oddłużenia wymagał konieczności powołania fundacji. A potem, żeby uczynić z niej organizację pożytku publicznego, musieliśmy wyjąć te sprawy gospodarcze i rynkowe. Więc w tym sensie oczywiście interesowało mnie powodzenie tego projektu, powodzenie tego przedsięwzięcia. Natomiast nie otrzymywałem raportu, byłem osobą nieupoważnioną do tego typu informacji. Czyli reasumując, to bilansowanie się to jest jakaś taka informacja nieformalna, zasłyszana później. To jest informacja, tak? Tak, to jest informacja potoczna, tak? Nie rachunkowa. Natomiast kiedy pan mecenas przedstawił projekt powołania spółki, a potem zasady jej funkcjonowania, no to oczywiście pytaliśmy też, na jakiej zasadzie będzie ona funkcjonować. Tak to przedstawiał. Później w trakcie jej funkcjonowania i w trakcie prowadzenia obsługi tak też uzasadniał, że zawarte kontrakty sprzedażowe, ta działalność bilansuje działalność spółki. Dziękuję. Proszę bardzo. Można, tak? Oczywiście. Proszę pana, a czy nawiązując do pytania pana prokuratora, może pan powiedzieć, kto personalnie informował pana o sytuacji? To była obsługa właściwie jednoosobowa, chociaż kancelaria, nominalnie była to kancelaria, był to mecenas Robert Brzesiński, który przyznaje, z uznaniem był pomysłodawcą także powołania fundacji na rzecz tego programu oddłużenia szpitala. A czy mógłby pan sprecyzować, kiedy ta informacja przez mecenasa Brzesińskiego była panu przekazywana? W pewnym sensie to była jesień 2013 roku. Wtedy jeszcze chyba spółka nie istniała. Tak, to mogę się mylić. Spółka nie istniała w 2013? No, jesienią 2013 to chyba jeszcze nie istniała. No, okej. Okay. Przepraszam, nie mam tego. Bo nie wiedziałem, z czego się przygotować, więc korzystam tylko z pamięci, nie mam swoje lata, więc to był czas krótko po powołaniu spółki, po jej powstaniu i po tych
pierwszych miesiącach funkcjonowania. Mecenas prowadził także obsługę prawną starostwa powiatowego, więc był dwa razy w tygodniu w urzędzie i ta okazja do rozmów, do wymiany informacji była częsta. I przy tej sposobności jak rozumiem, tak? Wizyt w urzędzie, on informował Pana o tym, jaka jest sytuacja? Tak, inny było. Proszę bardzo. Tak, ja mam pytanie do Pana. Tak, muszę powiedzieć, dziękuję. Wszystko. Do widzenia.